pewne? Witaj. W samą porę. Ludzie, oto jest ten, który będzie nas chronił. Nie lękajcie się. Wnet zaczniemy wołać zbłąkane dusze. Waszą rzeczą jest bronić nas przed tymi, którym nijak pomóc nie można. Musicie utrzymać złe stworzenia z dala, dopóki guślarz nie skończy dziadów. Zaczynaj. Nie pozwólcie naruszyć kręgu i nie dajcie nas pokrzywdzić. Czym jest życie, sami wiecie. Krótką męką na tym świecie. To, co po nim następuje, każdy z nas sam decyduje. Zaraz zjawią się przodkowie. Co ich dręczy, każdy powie. Czy gotowiście na swady? Burza psiakry. Trzymajcie, już czekamy. Zaczynajmy tedy, dziady. Kto z was wiecznym błądzi szlakiem, nie opuścił tego świata, tego lekkim, jasnym znakiem przyzywamy, zaklinamy! Zaklinamy! Czy się mylę? Dobrze słyszę! Duch przerywa nocy ciszę! Niechaj kończy w głowie żarze! Niechaj duch się nam pokaże! Przyzywamy, zaklinamy każdą duszę przerażającą! Czy się mylę? Dobrze słyszę? Duch przerywa nocy ciszę! Niechaj kądziel płonie w żarze, niechaj duch się nam ukaże. Niechaj duch zabierze głos, wnet poznamy ducha los. Kim jesteś? On wie. Mam go przegnać? Nie. Przyszedłem po ciebie, ojcobójco. Odejdź, siło nieczysta. Zaklinam cię światłem wiecznego ognia. Natychmiast przerwijcie tę ohydę. Kiedy mus nam pomóc zbłąkanym duszom? Pilcz! Nie będę tolerował nekromancji. Pomóżcie! Odejdźcie stąd, zakłócacie święto. Ci ludzie praktykują czarną magię i niepokoją zmarłych. Nie możemy na to pozwolić. Nie masz pojęcia o ich zwyczajach. Brać go, a ludzi rozpędzić! Ludzie! Nikt nie rusza się z miejsc! Nie wolno przerwać kręgu! To będzie. Wracaj do piekła! Źle się stało. Źle. Biada nam. Krew splamiła uświęconą ziemię. Ale nie wolno przerwać tego, co zaczęte. W czym szkodzi przelanie krwi? Krąg został zbrukany. Zejdą się te, które łakną ludzkiej posoki. Jak bogowie pozwolą, nie będzie ich wiele i guślarzowi uda się skończyć. Jeśli chcesz kontynuować, to jestem gotowy. Ludzie, trzeba dokończyć dziady. Szykujcie się. Przyzywamy, zaklinamy, duszę każdą przebadamy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Coś i krzemrze, coś i piska. Ktoś się zbliża do ogniska. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Upiory!
Święta ziemia została zbrukana krwią! Jednak nie dokończymy rytuału! Ludzie! Ratujcie się! Uciekajcie, komu życie miłe! Wszystko stracone. Łowcy czarownic musieli dowiedzieć się o dziadach od chłopów. Ten upiór, którego przepędzili, to był duch twojego ojca, prawda? Groził, że wróci i pewnie dotrzyma słowa. Guślarz nie boi się starego Jamroza. Upiór nazwał cię ojcobójcą. Miał rację? Miał. Żeby ci pomóc, muszę wiedzieć wszystko. Dlaczego zabiłeś ojca? Guślarz nie chce o tym mówić. Sam sobie nie poradzisz. Przecież widzę, że się boisz. Upiór będzie miał nad tobą władzę. Przegnam go, ale muszę wiedzieć, gdzie został pochowany. Prawdopodobnie ciało nie rozpadło się w proch i jest jego łącznikiem ze światem żywych. Jamroz leży w bagnie. Poszukam ciała i zobaczę, co da się zrobić.